Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego projektu Kieślowski 2.0 Nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. To będzie naprawdę niezwykły odcinek, za moment zaprosimy naszą gościnę, ale nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania, chciałabym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na jedną z ważniejszych imprez filmowych w moim przekonaniu, jaka odbywa się latem na tej gęstej mapie festiwalowej. Chodzi oczywiście o festiwal Omasz a Kieślowski, festiwal międzynarodowy w Sokołowsku. Jeżeli tylko możecie, zapamiętajcie te daty, 26-28 sierpnia. Zapraszamy na projekcje, zapraszamy na spotkania. Także 11 Omasz a Kieślowski odbywa się już niebawem i te informacje także będziemy przypominać. Wszystkie zdjęcia, które Państwo będziecie razem z nami oglądać, może też opisywać w Waszych komentarzach, bo zachęcamy naprawdę bardzo mocno do tego, żeby spróbować uczynić to spotkanie jak najbardziej interaktywnym i też te komentarze, część z nich będzie się też pojawiać na ekranie i być może będziemy się do nich bezpośrednio odnosić z naszą gościnią. Te zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego z siedzibą w Sokołowsku. Bardzo chcę podziękować tutaj Zuzannie Fokt, szczególnie za taką możliwość, a część zdjęć, które i należą do archiwum i które będą prezentowane, to są zdjęcia rodzinne oczywiście, naszej gościni i w ogóle jej rodziny. Już, żeby nie przedłużać, już pomału zaproszę, naszą gościnią jest po raz pierwszy w projekcie Kieślowski 2.0 pani Marta Chryniak. Zapraszamy. Dzień dobry. Jesteś. Czekałam na ten moment bardzo, bardzo dużo, także już wiecie, kim jest nasza gościni. Zresztą klikając na to spotkanie wiedzieliście bardzo dobrze, także zdjęcia, które zobaczycie, należą też oczywiście do Marty. Marto, chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ten projekt rozwija się od zeszłego roku całkiem nieźle i mamy szansę rozmawiać na różne sposoby i z różnymi osobami o kinie Twojego taty, o kinie Krzysztofa Kieślowskiego, ale nie było chyba takiego spotkania, gdzie to byłoby tak bardzo blisko, że tak powiem, postaci, która jest bohaterem tych naszych działań, która inspiruje te nasze działania i jest bezpośrednio oczywiście bohaterem, bo też o naukę o filmie tutaj chodzi. Chciałam się Ciebie zapytać o takie pierwsze wspomnienie, które masz, kiedy myślisz o swoich rodzicach, kiedy myślisz zarówno o mamie, jak i o tacie, bo tutaj postać Marii Kieślowskiej jest także bardzo, bardzo ważna. Ja miałam zaszczyt poznać Twoją mamę, także nie mogę się doczekać, żeby ją spotkać w Sokołowsku. Mam nadzieję, że będzie razem z Tobą. Będzie. No, trudno sobie tak wspomnienie rodziców, bo jakby towarzyszą od samego początku nam w życiu, więc nie mam takiego jakiegoś konkretnego wspomnienia jednego. No, pamiętam po prostu dzieciństwo jakieś wesołe takie, mam wrażenie, chociaż pewnie takie nie było, przynajmniej nie zawsze, ale ja to wspominam jako coś takiego, jakoś taki szczęśliwy dom i rodziców takich trochę rozbawionych. Tata, który sobie robił żarty z mamy ciągle, i że strasznie mnie kochali, to pamiętam. Pamiętam, jak tata mi czytał i to akurat pamiętam, chyba byłam, musiałam być bardzo mała i codziennie tata mi czytał różne książki. Najpierw to były książki dla dzieci i nawet mieliśmy taką taśmę, która niestety zaginęła w którymś momencie w jakichś sprzedawanych samochodach, musiała gdzieś zostać w jakimś radiu, a to była kaseta magnetofonowa, na której nagrane było nasz wieczór. Właśnie ja jestem chora, leżę w łóżku, mam jakieś 5 lat mniej więcej, posłuchać mój głos i tata mój czyta mi Kubusia Puchatka i śpiewa mi piosenki. A śpiewał koszmarnie, naprawdę koszmarnie, a tam się strasznie wczuwa w te piosenki. I to są różne piosenki, wesołe, potem śpiewa na smutno, ja tam dodaję mu ding dong w różnych rytmach. No i potem dochodzimy do takiej strasznie dramatycznej piosenki, kiedy się zawalił dom sobie, była burza no i tata tam śpiewa tym głosem dramatycznym, ja prawie że płaczę, no i po prostu jest bardzo dramatyczna kaseta i słodka jednocześnie, no bo ja właśnie kaszlę, kicham, tam mam taki głosik dziecięcy i słychać tatę, który po prostu się wczuwa w tego Kubusia Puchatka.
Całym sercem. A potem czytał mi, i to najczęściej robił tata, rzeczywiście mama w tym czasie, nie wiem, pewnie robiła mu kolację. A potem pamiętam, jak mi czytał, już byłam trochę starsza, ale też jeszcze ciągle byłam dziewczynką w gruncie rzeczy, bo jeszcze mieszkaliśmy na Stegnach. Czyli musiałam być w piątej czy szóstej klasie, czy czwartej, i przeczytał mi całą trylogię, co nam zajęło bardzo dużo czasu i parę lat pewnie mi to czytał, bo nie zawsze był w domu przecież, i wszystkie kolejne części. I do dzisiaj, jak oglądam na przykład któryś z filmów Krzyżaków, czy Quo Vadis, czy kobiet, i słyszę te nazwy, to słyszę ojca głos, no bo on tyle razy słyszałam, jak on wypowiadał te wszystkie nazwy krzyżackie, te imiona i tak dalej. No, to było coś cudownego. I potem mnie łaskotał, potem była cała taka rutyna kładzenia się spać, ale no więc to jest takie chyba wspomnienie najbardziej intymne, czy takie może, którego nie znacie Państwo, nie wiecie, że czytał wieczorami trylogię córeczce. No właśnie, ten przeskok jest niesamowity od Kubusia Puchatka do trylogii. A czy do dzisiaj masz tak, że któraś z tych postaci, na przykład z Kubusia Puchatka, jest twoją ulubioną i potem to przekazałaś na przykład swoim pociechom? Czy jest coś takiego? Bo ponoć jest cała filozofia za Kubusiem Puchatkiem, czy jesteś bardziej tygryskiem, nie, czy papołuchem, czy wszystkie? No wolę się nie zastanawiać chyba, kim jestem z tych wszystkich, bo mogłoby mi wyjść... Nie, lepiej nie będę trzymała w tym kierunku. W każdym razie nie mam jakiejś specjalnie ulubionej postaci. Czytałam oczywiście dzieciom Kubusia Puchatka, ale bez tego śpiewania. No i bardzo żałowałam, że nie mam tej kasety. Wszyscy żałujemy, i moja mama, i ja, bo to takie niesamowite zupełnie byłoby dzisiaj usłyszeć siebie samą, jak byłam dzieckiem, i w ogóle całą tą historię. Nie mam takiej postaci z Kubusia Puchatka. Jasne. Ani z trylogii też nie. Nie, to już by było trochę cięższe, ale tak biorę na domysł. Ale też z tego wynika, że to pierwsze wspomnienie, bo często ma się tak jakby, szczególnie kiedy człowiek zaczyna się interesować kinem, że strasznie tak romantycznie patrzy, że na pewno, nie wiem, tata filmowiec swoim, prawda, córce czy synowi zaczynał, nie wiem, od pokazywania filmów, i to też jakby zupełnie coś innego. I chciałam cię zatem zapytać o to w ogóle, czy... Może tak zacznę to pytanie. Kiedy narodziła się taka w ogóle warstwa, że mój tata pracuje w filmie, jest nawet dobry w tym, co robi? Robi na przykład dokumenty, robi fabuły. Kiedy zaczęłaś to sobie układać i czy na przykład ci się zmieniło, że na początku myślałaś, że był tym, po prostu, nie wiem, wychodził, wyobrażałaś sobie, że coś robi i wraca? Kiedy to kino w to wszystko jakby wchodzi mocno? Niby wiedziałam, ale przede wszystkim ja bardzo długo byłam przekonana, że on jest aktorem znanym. A mama jest modelką, i to była, i tak mówiłam w przedszkolu, wszystkim tak mówiłam generalnie, że tata jest aktorem, a mama modelką, i tak byłam, naprawdę tak myślałam. A że się okazało, że jest reżyserem, to było mniej więcej w podstawowej szkole, i to się zaczęło w momencie, kiedy zaczął się rosyjski w podstawowej szkole, czyli chyba w czwartej klasie, o ile dobrze pamiętam. I tata poszedł do szkoły, znaczy właściwie od początku ta pani od rosyjskiego średnio mnie lubiła, ale jak tata poszedł na zebranie i się wypowiedział tam, żeby nas nie uczyć nieprawdy, to ta pani przestała mnie lubić zupełnie, i wtedy się zorientowałam, że on jest reżyserem i że ludzie w ogóle wiedzą, kim on jest, i to nie dlatego, że jest aktorem właśnie, tylko dlatego, że jest reżyserem. No i tak mi się rozjaśniły horyzonty. Też już trochę wcześniej wiedziałam, że mama nie jest modelką. Ale kino tak naprawdę, bo tak na serio odpowiadając, to nie było, wbrew pozorom, jakby nie było treścią naszego życia rodzinnego bardzo długo. Na pewno rodzice gadali o kinie, ale nie przy mnie, albo mnie to po prostu nie obchodziło, nie słuchałam. Raczej jak już spędzali ze mną czas, to tak po prostu ze mną spędzali, jak rodzice spędzają z dziećmi. Przychodziło do nas oczywiście masa filmowców, ale też nie miałam świadomości, kim oni są, prawda, więc po prostu byli znajomymi rodziców. No dość długo to trwało, w podstawowej szkole już wiedziałam, ale to nie było tak, że oglądaliśmy filmy od rana do wieczora, że tata dyskutował ze mną o kinie. Nie, zupełnie tak nie było. Tata wchodził do pracy, przychodził i jadł obiad, i gadaliśmy sobie tam, pisał ze mną wypracowania, czy się uczyliśmy matematyki. Nie miało to nic wspólnego z kinem. Znaczy, to nie wyglądało tak, jak być może ktoś może wyobrażać, że
że mogło to być. Nie było. Ale oczywiście przyszedł taki moment, ale na przykład ja mam nadzieję, że go nie krzywdzę tym wspomnieniem i że to nie jest tak, że oglądał masy filmów, a ja na przykład o tym nie wiem, bo być może tak było, że chodził do kina, ale wydaje mi się, że tata w ogóle dosyć mało chodził do kina. No też wtedy były takie czasy, że tych filmów nie było tak dużo, ale raczej chodziliśmy na filmy typu Gwiezdne Wojny. Pamiętam, jak pojawił się w E.T. film i nie było go w kinach jeszcze, tylko tata zdobył jakąś kasetę wideo, gdzieś byśmy, nie było jeszcze magnetowidów, znaczy nie wszyscy mieli w Polsce magnetowidy, ktoś tam ze znajomych miał i pojechaliśmy oglądać tego E.T. i byliśmy strasznie wzruszeni, a potem właściwie ja zaczęłam chodzić do kina i mu opowiadałam, już w liceum bardzo często chodziłam na Wagary i do kina i to ja mu opowiadałam o różnych filmach bardziej niż on mi chyba. Rzeczy, że mu opowiadałam o tam, pamiętam, Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, takie były wtedy kultowe filmy, które na mnie robiły wrażenie i dopiero po rozmowach ze mną tata szedł do kina, a nie odwrotnie. No, tak wspólny seans Spielberga i w ogóle E.T. brzmi naprawdę fantastycznie. Jak właśnie mówiłam, że miałam okazję, zaszczyt rozmawiać z twoją mamą, to też to było już trochę temu i pamiętam, że tak w taki bardzo rozsądny sposób właśnie uziemiła takie moje widzenie, a czy może Czeplina, bo to jeden z ulubionych filmowców, czy może Fellini'ego. Czeplina oglądaliśmy, tak, oglądaliśmy Czeplina, przepraszam bardzo, oglądaliśmy Czeplina w kinie, jak to się nazywało, Stare Kino i oglądaliśmy, zapomniałam o tym, oglądaliśmy Stare Kino, to była taka, ty pewnie nie pamiętasz, bo, ale no, był taki... Pamiętam, z panem Janickim. Tak, taka była pioseneczka na początku i to zawsze oglądaliśmy. No trochę też było tak, że nie było gdzie tych filmów oglądać, znaczy to nie było tak jak dzisiaj, że można sobie w internecie coś wyszukać albo, że nie wiem, włożyć kasetę DVD od kogoś pożyczyć czy tam CD, no nie, albo to było w kinie, albo to było w telewizji, albo nie było, no trochę tak to wyglądało, więc też być może stąd to się brało, no pamiętam Felliniego obejrzeliśmy na jakimś festiwalu i go oglądałam z takim jakby napięciem, bo wiedziałam, że to jest taty ulubiony film, że będzie chciał ze mną o tym porozmawiać i będę musiała się wysilić intelektualnie. A Czeplina uwielbiał i ja też uwielbiałam. Więc to, nie, oglądaliśmy, to właśnie mówię, myślę, że to trochę krzywdzące jest, bo ja mogę dużo rzeczy nie pamiętać po prostu. Oglądaliśmy trochę filmów, ale nie było to tak, że po prostu życie było poświęcone kinu i kino było jedynym tematem. To właśnie takie przekonanie już miałam i dziękuję, że się ze mną tym dzielisz. I pamiętam też, że pani Maria podkreślała, że w ogóle u twojego taty, u pana Krzysztofa, bardzo ważny było taki jakby aspekt wprowadzania różnych gier, że uwielbiał, nie chcę powiedzieć, że zaklinać rzeczywistość, bo to by było może takie zbyt mocne stwierdzenie, ale coś tworzyć w tej rzeczywistości, na przykład jakoś zostawiać ci coś, żebyś miała jakąś zabawę. Czy sam na przykład grał, wspomina taki znany Tadeusz Sobolewski, że widział go jak grał właśnie na Game Boyu czy na czymś i tak próbuję sobie też wyobrazić tego człowieka, który ma mnóstwo pracy, ale z drugiej strony też ma taką swoją przestrzeń, w której być może odpoczywa, być może też coś odreagowuje i też właśnie ten element tych zabaw i gier. I chciałam zapytać, jak to z twojej perspektywy wygląda i czy mieliście wspólną jakąś ulubioną grę, zabawę? Tak, no tego to mieliśmy miliony rzeczywiście, bo tata się bardzo, no oczywiście to się zmieniało na przestrzeni lat, to się zaczynało się od tego, że tam tata mi na przykład robił przez całe wakacje, bo spędzaliśmy wszystkie wakacje na Mazurach i rzeczywiście spędzaliśmy 2 miesiące, o ile to było możliwe, no być może pewnie były tak, bywały takie wakacje, gdzie go nie było, czy tam, ale generalnie spędzaliśmy dużo czasu na tych Mazurach, gdzie było pełno dzieci, pełno znajomych i tata nam organizował wszystkie zabawy, organizował tata, organizował nam, to już o tym opowiadałam w różnych wywiadach, więc tak za szczegółowo pewnie nie będę, nie chcę przynudzać, ale organizował nam olimpiady takie sportowe, które trwały bardzo długo i to było bardzo precyzyjnie zorganizowane. Braliśmy w tym wszyscy udział, wszystkie dzieci, które tam spędzały wakacje. Te olimpiady miały hymn, miały klasyfikację, musieliśmy się zaklasyfikować
I każdy z nas, przez to, że byliśmy dziewczynką, chłopcem, jeden miał 16, drugi miał 4, trzeci miał 7, były przeliczniki wiekowo, wagowo, płciowe. W związku z tym wszyscy byli sprawiedliwie potraktowani, że na przykład ja wiadomo było, że będę biegać wolniej niż mój kolega Piotrek, którym jest ode mnie 3 lata starszy, ale na przykład wiadomo było też, że mogę skoczyć na skakance 1500 razy, a on nie. I nie wygrywałam w związku z tym olimpiady, prawda, że ja jakby kryteria były bardzo sprawiedliwe. I on się temu poświęcał na maksa cały dzień, to trwało, było 3 czy 4 dyscypliny dziennie. Różne śmieszne, tam kto wolniej zjedzie na rowerze z górki, kto dłużej wytrzyma pod wodą, kto tam, nie pamiętam, doskoczy do takiego na werandzie jakiejś deseczki. No, cała masa była śmiesznych różnych kategorii i on się tym totalnie, znaczy wchodził w to w 100% i to bardzo długo trwało. To była tradycja, która była co roku, mieliśmy flagę co roku, właśnie hymn, medale, tata to nagrywał, takie robił recenzje sportowe na takim, przywiózł sobie z Japonii taki magnetofonik malutki, który był wtedy super szpanem i wszystko nagrywał, te relacje codziennie, że tam dzisiaj Marta, lat tam 7, no udawał takiego sportowego sprawozdawcę. No, bardzo to było zabawne. Więc trochę było takich zabaw. Całe wakacje budował mi taki domek dla lalek Barbie z drewna, bo bardzo to lubił i zawsze mówił, że jakby nie był reżyserem, to by był stolarzem. Więc miał całą szopę pełną różnych narzędzi i korzystał z nich rzeczywiście. I zrobił mi piękny domek z otwieranym dachem, z piętrami, z pokoikami i tak dalej. I sam grał, no czy on wtedy grał sam w gry, no bawił się ze mną po prostu w różne, wymyślał mi na przykład ćwiczenia z matematyki, tam jest nawet w dekalogu taka scena, kiedy Baranowski, którymś tam, nie pamiętam, który to był odcinek, w każdym razie jest taka scena, w której ojciec z synem uczą się matematyki i ten ojciec wymyśla takie, że świnka pidzi i jedzie na nartach z jakąś tam prędkością, to dokładnie jest scena z naszego życia. Tak rzeczywiście było i tata mi wymyślał takie, i bawiło go to na co dzień, codziennie. Różne śmieszne rzeczy wymyślał ze mną. A jeśli chodzi o Game Boya, to się w niego wciągnął już troszkę później, no bo w ogóle się pojawiły dopiero wtedy pewnie te Game Boye. Ale na przykład, przywiózł sobie z Japonii, tej samej, z której sobie przywiózł ten magnetofon, przywiózł sobie schodzącą, masz taką sprężynę schodzącą ze schodów. I to był jego po prostu gadżet jego życia i wszystkim pokazywał, wszyscy musieli wychodzić na klatkę schodową i oglądaliśmy, wszyscy znajomi, cokolwiek nie przyszedł, moje koleżanki, wszyscy musieliśmy latami oglądać, jak tam sprężyna schodzi ze schodów i on tam obliczał. No, a potem wciągnął się w Game Boya i rzeczywiście, oczywiście z dzisiejszej perspektywy widzę, że to było, no odreagowywał w sposób taki książkowy, powiedziałabym, znaczy zamykał się z tym Game Boyem i po prostu siedział godzinami. Ja też dostałam swojego Game Boya w którymś momencie i też w niego dosyć dużo grałam i pamiętam taki moment, że gadaliśmy o tym, że jak zasypiam, to taki obraz, to już było w Paryżu i wisiał taki obraz jakiś abstrakcyjny na ścianie i mi się wieczorem układały, jakby ten obraz mi się układał w te takie spadające kształty i pytałam taty, czy on ma to samo, on mówi, słuchaj, wszystko mi się układa, po prostu idę, jadę samochodem, domy mi się układają w te spadające kształty, bo to było tak, szczególnie jak się na tym spędziło dużo czasu, to rzeczywiście człowiek się wyłączał kompletnie. Więc myślę, że on tego po prostu bardzo potrzebował. I to chyba w ogóle takie narzędzia, które jak weszły, to też tak kształtowały, mam wrażenie, naszą percepcję na nowo, że właśnie to tak otwierało. Teraz myślę, że można wymieniać te współczesne, ale sam ten koncept tych spadających kafli, że z nich się układało i one tam burzyły, to było naprawdę niesamowite. Powiedz mi, Marta, czy
to doświadczenie takiego już bycia na planie z tatą, ono jest jeszcze polskie i to jest czas dekalogu, czy to już tak naprawdę w bardzo świadomy sposób już ci się kojarzy z tym, co się działo we Francji i w ogóle z tym jakby przejściem też, jeżeli chodzi o karierę twojego ojca, już z tym takim międzynarodowym takim połączeniem. Jakbyś to widziała z swojej perspektywy? Słucham? O byciu, tak. I o takim, jeśli nawet nie na planie, to takim właśnie świadomym bardzo rozumieniu jakby już tego, co się dzieje, tak? Jakby projektu, który ma nastąpić, no bo tej pracy było ogrom, tak? Jakby to nie jest tajemnica, o tym się mówi, że no pracy było po prostu ogrom. Ona bardzo często z tego, co czytamy, z różnych relacji przyjaciół, współpracowników, nachodziła wręcz na siebie, że to było tak jakby trochę tak jak w tym Game Boyu, że rzeczy wchodzą i budują całość, to tutaj tu jedna część dekalogu, a potem druga, a potem to jak to z twojej perspektywy wyglądało, gdybyś się mogła tak cenną, insiderską twoją perspektywą podzielić? No z mojej perspektywy rzeczywiście dekalog to był pierwszy film, który, czy też no serial, który już świadomie ojca obserwowałam. Wcześniej byłam na planie raz, to właśnie też już opowiadałam kiedyś, będąc małą dziewczynką i akurat tata mnie zabrał na jakąś scenę, gdzie się Grażyna Szapołowska rozebrała. Znaczy ona się nie rozebrała, scena nie była naga, tylko ona po prostu tak otworzyła szlafrok i się zasłoniła, ale ja to zobaczyłam. I jakiś to był dla mnie szok, ale taki raczej zabawny szok, no nic takiego się też nie stało, ale natomiast potem rzeczywiście w liceum, ja byłam w liceum chyba, jak tata robił dekalog, a może to był koniec podstawówki. I to było, jeszcze się o niego tak nie, potem już przy trzech kolorach czułam, że to jest ponad siły, że to jest jakaś straszna praca i że on się wykańcza po prostu. Natomiast przy dekalogu jeszcze nie miałam takiej świadomości, trochę żyłam swoim życiem oczywiście, no bo to było liceum i jakby takie życie nastoletniej panienki. Natomiast już to obserwowałam. Nawet tam zagrałyśmy moją przyjaciółką jakąś scenę i którą tata wyciął. Ale nie dlatego, że zagrałyśmy źle, bo byłyśmy tylko tak naprawdę statystkami, ale wyciął z jakiegoś innego powodu. I wtedy to był trochę szpan. Znaczy, wtedy trochę czułam, że pierwszy raz czułam, że jakąś taką też przyjemność z tego, że wszyscy wiedzą, prawda, że jak się pojawiłam w liceum, no to wszyscy wiedzieli, kim ja jestem i jakby taki był też za mną jakby szedł, czy właściwie miałam jakiś szacunek, dostawałam jakiś szacunek, na który zupełnie nie zasłużyłam. Do dzisiaj trochę tak mam, prawda, że coś dostaję, na co nie zapracowałam. No ale wtedy pierwszy raz chyba to poczułam. Wcześniej to był ciężar raczej, bo tata był właśnie raczej nielubiany, czy w szkole zawsze mnie z tego powodu, z powodu ojca raczej prześladowali nauczyciele niż odwrotnie. Nie czułam nigdy, żeby to było coś fajnego, a potem w liceum zaczęłam czuć taty sławę, zaczęłam też doceniać jego jako człowieka, jego jako reżysera i zaczęłam sobie zdawać sprawę jakby z takiej sytuacji specjalnej, w której jestem, że to jest jakiś przywilej. Tak bym to powiedziała chyba. To był taki początek świadomości. Dziękujemy za wszystkie komentarze, które spływają. Też oczywiście Was witamy. Jeśli macie jakieś pytania do pani Marty, prosimy, żeby zadawać je w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Facebooku i obiecujemy, że pod koniec naszej rozmowy tak wydzielimy czas, żeby do nich zajrzeć. Ale bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, mamy taką informację, że nas ogląda naprawdę bardzo dużo osób. A jeśli byśmy tak jakby połączyć to z tym przejściem, bo Francja miała bardzo duży wpływ na ciebie, tak nawet no, czytając twoją biografię, wykształcenie, ja miałam też przecież okazję teraz czy po prostu doświadczyć tego też, jak byłaś witana w Cinémathèque Française, teraz jak był przegląd, to była jesień 2021 roku, to jakoś tak, to ten wpływ tutaj i kino, ale potem jak ono naznaczyło twoje życie, ten czas francuski, bo jak podkreślasz cały czas i myślę, że to psychologicznie bardzo ważne, że no, w
czasach liceum czy studiów, no ma się swoje życie i też nie myśli się do końca życiem rodziców, prawda? Bo oni są ważni, mogą być, nie wiem, tak myślę, tak czuję patrząc na moje doświadczenie jakimś może wzorem, ale też się zdarza i bunt jakiś nastoletni, przecież to jest jakby wpisane, wkalkulowane, więc miałaś też jakby swoje życie i teraz jak poznawałaś ten Paryż, a równolegle, prawda, działa się taka historia, że tutaj filmy z gwiazdami, buduje się ta kariera. Jak ty to widziałaś, jeśli możesz powiedzieć jakby z tamtej perspektywy, albo jak to teraz widzisz z perspektywy lat? Z tamtej perspektywy to muszę powiedzieć, że to była taka bardzo przyjemna jazda bez trzymanki. Przyjechałam do Paryża po maturze chwilę. Byłam w Paryżu raz wcześniej, przez tydzień z rodzicami na wakacjach, jak miałam 13 lat i potem przyjechałam mając 19 i wszędzie, w metrze, na wszystkich po prostu słupach były plakaty niebieskiego. I to jest dosyć takie zatykające, prawda, wrażenie, że się przyjeżdża do obcego miasta, pięknego, nowego i nagle po prostu wszędzie jest twoje nazwisko, jak nawet jeżeli ono jest, nie chodziło o mnie, chodziło o ojca, ale jednak jest to moje nazwisko, prawda? Tata był wtedy rzeczywiście w Paryżu znany i bardzo lubiany i nawet ludzie, znaczy nawet pomimo tego, że to nazwisko jest nieproste po francusku i że trzeba je przeliterować, żeby zrozumieli i tak dalej, to większość ludzi, którym się przedstawiałam w różnych miejscach, wiedziała, kim on jest. I rzeczywiście to było niesamowite. Pamiętam, że poszliśmy z tatą, że jakby znalazłam się w takim świecie trochę marzeń, jakimś pięknym mieście, prawda, po Warszawie lat tam 90., końca 80., nagle się znalazłam w jakiejś bajce, gdzie właściwie, gdzie jest tata, jeszcze przez chwilę było tak, że myśmy mieszkali oboje znaczy właściwie wszyscy, całą rodziną w Paryżu, tylko ja mieszkałam już osobno, a rodzice jeszcze przy placu Coulaincourt mieli takie mieszkanie, które było wynajęte przez produkcję. No i jakiś chyba mniej więcej rok mieszkaliśmy wszyscy w tym Paryżu. I to był taki cudowny, no z dzisiejszej perspektywy cudowny czas. Tata taki opiekuńczy, zabierał nas na kolację, codziennie chodziliśmy sobie do jakichś knajp. Znaczy codziennie przesadzam, bo też pracował, ale jak już miał wolne, to chodziliśmy do knajp. Rodzice byli szczęśliwi. Mama była szczęśliwa, bo w końcu byliśmy wszyscy razem. Tata był szczęśliwy, bo myśmy były z nim. Ja byłam szczęśliwa, bo byłam młodziutka i po prostu wchodziłam w życie i to życie się wydawało takie strasznie ekscytujące. Chodziliśmy na Cezary, na festiwale, prawda? No po prostu szaleństwo. Ja to tak wtedy odbierałam. Dzisiaj oczywiście widzę to wszystko w taki sam sposób, ale oczywiście też jest to dla mnie jakoś tam sentymentalne, czy taki okres takiego jego z jednej strony sukcesu, a z drugiej strony też jakiejś pułapki, na którą na siebie zastawił. Myślę, że wtedy tego nie widziałam. Dzisiaj to widzę. Jak bardzo mu było, jak bardzo trudno mu było sobie poradzić z odpowiedzialnością, właśnie z ogromem pracy. Nie zauważałam tego, może też dlatego, że nie mieszkałam już z rodzicami, ale on naprawdę pracował, znaczy w ciągu dnia miał zdjęcia, wieczorem miał montaż, wracał, przyjeżdżał na chwilę, chodzili z mamą na spacer z psem. I potem jechał do montażowni w nocy, nad ranem wracał na chwilę, potem znowu jechał na zdjęcia i to był jakiś mordercza praca, dosłownie. Tutaj a propos psów, no są też przepiękne zdjęcia, wasze rodzinne, to mój się dobija. Moje są na zewnątrz. Nie będę go ukrywać, to jest kędziorek, przyjaciel, najlepszy krytyk filmowy wśród psów, ale z tego co wiem, no to wam zawsze towarzyszył jakby życzliwy czworonogi przyjaciel, że jakby to było zawsze bardzo ważne dla was i są też właśnie, chciałam tak po malutku przejść do tej...
no tej sesji słynnej zdjęciowej, mówię słynnej, bo raz, że te zdjęcia, no tak jak powiedziałam i jeszcze raz chcę podkreślić tutaj, ta uprzejmość Archiwum Twórczości Krzysztofa Kiślowskiego i tutaj oczywiście zaznaczamy skąd mamy zdjęcia, ale jak wiadomo teraz w internecie te zdjęcia po prostu krążą, jak nie jakieś fanpage, w których no to ta sesja twoja zdjęciowa, albo tata sam, albo z mamą, no dzięki właśnie uprzejmości archiwum dotarłam do tego zdjęcia z psem, no to jest jedno z bardziej takich powielanych i to czy możesz nam powiedzieć więcej o tej, no już ikonicznej, zobaczymy też oczywiście kilka różnych zdjęć z sesji, bo powiem ci, że kiedy miałam szansę zrobić tą wystawę na jednym z ważniejszych dworców Saint-Lazare, Gare Saint-Lazare, to tam właśnie było twoje zdjęcie, oczywiście było podpisane i to było zdjęcie taty, który wykonuje taki gest dłońmi, takie też bardzo znane i bardzo powielane. No to jest zdjęcie, ja skończyłam szkołę, studia fotograficzne i to jest zdjęcie, ja im zrobiłam rodzicom sesję, po prostu korzystając ze studia w szkole. I Bogu dziękować, bo w zasadzie to jest jedyna sesja, którą oni mają razem. Teraz jak patrzę na te zdjęcia, to widzę, że one są strasznie niedoświetlone i to są po prostu jakieś fatalne odbitki. Ale ja te odbitki robiłam sama własnoręcznie wtedy w szkole po prostu. Ale widzę, że wypadałoby w zasadzie zrobić jakieś kopie i jakoś lepiej to edytować, bo to jest strasznie prześwietlone. No w każdym razie... Być może to też komputer troszkę... Nie, one tak wyglądały, to była taka trochę moda wtedy na takie czarno-białe, kontrastowe zdjęcia. Dzisiaj to już jest totalnie niemodne, widać od razu, że to są jakieś lata świetne, lata 90. Widać trochę po tych zdjęciach, ale tak czy siak jest, jakby abstrahując od jakości, to jest, co była cudna. Oni przyszli do mnie na uczelnię moją, z psem i tak dalej, już chyba to było po południu i, no i się strasznie wygłupiali, co widać na tych zdjęciach, że tata tam robił wygłupy, mama go nie mogła, zaraz będzie, o to jest takie zdjęcie na przykład, kiedy już robi głupią minę i za chwilę się będzie na niej, potem się na niej tak uwiesił i mama go musiała podtrzymywać i nie mogłam ich doprowadzić do tego, żeby się na chwilę, o, mama chichocze. O właśnie, wiąże mu szalik i tak dalej. No takie żarty były cały czas. A chciałam, żeby przez chwilę byli poważni, żeby miał jakieś ładne ich zdjęcia. No też nikt się nie spodziewał, że to będzie taka sesja ostatnia. No ale cieszę się, że ją zrobiłam i cieszę się, że był, ten pies się nazywał Brat. To był nasz pies wieloletni, który przyjechał z nami do Paryża, znaczy z rodzicami, oni, brat mieszkał z rodzicami, a ja osobno. O, to jest moje ulubione zdjęcie i to jest taka kwintesencja chyba ich związku. Mama chichocze, a tata ją trzyma za głowę z taką miną, o Jezu, ale tak naprawdę też się śmieje wewnętrznie. No i potem oni się razem wykupiają. Nie wiem, co jeszcze mogę o tej sesji powiedzieć, poza tym, że jest naprawdę wzruszająca i że strasznie mnie denerwuje, że są takie... Jak ją ocenili, powiedz? Co? Jak ją ocenili i czy na przykład było tak, że któreś zdjęcie jeszcze zdążyłaś, że ono było uprawione i było w ważnym miejscu? Jak ją ocenili? Rodzice? No mama, że ładnie bardzo, że ładnie w tej spódnicy i w tych butach i tak dalej, a tata się śmiał, ale to nie miało wtedy takiego, ta sesja nie miała wtedy takiego znaczenia, jak ma dzisiaj, to znaczy po prostu to była jakaś tam sesja, pokazałam im zdjęcia, śmiali się i tyle, nie mieliśmy poczucia, że to będzie, że ta sesja będzie taką jedyną właściwie ich wspólną, oni nie mają w zasadzie w ogóle razem zdjęć, mama nie cierpiała pozować do zdjęć, że dzisiaj nie lubi, więc strasznie było ciężko ich namówić, znaczy ją namówić, żeby zapozowała do czegokolwiek. Więc tutaj wyjątkowo jakoś się zgodziła i tam musiałam ją godzinami przekonywać. I w zasadzie oni nie mają razem zdjęć. Ja mam z tatą trochę zdjęć, bo też ja z tatą najczęściej gdzieś jeździłam właśnie na jakieś festiwale czy i tam nam czasem robili zdjęcia takie bardziej profesjonalne, powiedzmy. Więc ja mam kilka takich ładnych zdjęć z tatą, ale mama ma bardzo mało. Więc w zasadzie to jest taka jedyna chyba ich wspólna sesja. Natomiast nie mieliśmy żadnych uczuć wobec tej sesji czy wobec tych zdjęć, bo rzeczywiście nie było wrażenia, że ona jest taka ważna. No.
A powiedz, czy ty masz tak, że fotografia jest, no oprócz wiedzy, którą ma się na całe życie, tak jak zawodowej, tak tutaj, światło takiej, czy to jest też tak, że to jest wciąż taki sposób na przykład dla ciebie na wyrażanie na przykład swoich uczuć albo obserwację rzeczywistości, czy to wciąż jest dla ciebie ważny aspekt, czy już po prostu nie masz czasu, już tak nie fotografujesz, jak to jest, czy to jest taka miłość spełniona, niespełniona, jeśli mogę spytać oczywiście. Nie, to jest miłość, znaczy ja bardzo lubiłam robić zdjęcia i rzeczywiście skończyłam fotografię, ale jak ją skończyłam, to miałam takie uczucie, że przez chwilę kupiło ode mnie parę zdjęć Libération i tak, no, jakby taki był tak bardzo krótka chwila sukcesu takiego, powiedzmy, że poczułam, że mogłabym pracować jako fotograf po prostu. I potem się bardzo zraziłam, bo mnie wystawili w sposób, znaczy poprosili o zdjęcia człowieka, który się okazało umarł właśnie. I nie mówię, jakby nie powiedzieli mi, że on umarł, tylko powiedzieli, czy mam jego zdjęcia. Ja nie miałam, więc jakby byłam gotowa zadzwonić się, umówić na zdjęcia, prawda, na zrobienie portretów. I no nie, na szczęście ktoś, od kogo próbowałam zdobyć numer do tego gościa, mi powiedział, co się stało, ale strasznie się tym jakoś zniechęciłam. A poza tym miałam takie głębokie przekonanie, że nie mogę fotografować, nie wiedząc, co tak naprawdę kto przede mną sfotografował, i postanowiłam pójść na historię sztuki, którą skończyłam, ale nie dało mi to tej wiedzy, którą się spodziewałam, że zdobędę, i po prostu zapomniałam jakoś ta fotografia. Potem bardzo długo robiłam zdjęcia dzieciom i bardzo ważna jest dla mnie fotografia jakby jako forma przechowywania pamięci, i mam bardzo dużo zdjęć w domu, bardzo często oglądam zdjęcia, i zdjęcie jest w ogóle dla mnie czymś, jakby taką bardzo istotną informacją, znaczy zawiera w sobie dużo, dużo cennych informacji. Niekoniecznie wspomnienia, nie mówię tutaj o zdjęciach jakby z przeszłości, ale w ogóle. Mam takie wizualne, takie fotograficzne patrzenie na świat, ale nie robię zdjęć zupełnie od lat. Nawet nie robię, nawet się nie staram robić ładnych zdjęć na Instagram czy na Facebooka. Po prostu się nie staram. Nie. To chyba nie było moje powołanie. O tym właśnie zdjęciu, ono się znalazło w tym zestawieniu zdjęć w Paryżu, zresztą są publikacje, które mają na okładce cały cykl ruchów dłoni, że tak powiem, pana Krzysztofa. Marto, ja chciałabym zapytać cię, jeśli mogę, o to, czy ty masz jakąś postać z dokumentów Krzysztofa Kieślowskiego, albo może też z fabuł po prostu taką postać, może bohaterkę, w pewnym momencie te bohaterki w podobnym wieku, zresztą tak jak patrzę, tak jest to słynna taka legenda, zresztą przez ciebie chyba już potwierdzana, że w podwójnym życiu Weroniki i Ręża Kop, wręcz bohaterka przez nią grana, ma te same ubrania, w których, czy ten sam styl prezentuje ubrań, który dla ciebie wtedy był wyznacznikiem, był ważny i tak dalej, więc czy jest... Tak, moje ubrania. Tak. Czy jest tak, że na przykład jakoś to tak się kształtowało, że na przykład była no ogromna przecież moda w całej Europie, jakim było w ogóle podwójne życie Weroniki, w ogóle to tak jakby postrzeganie świata jak Weronika, czy ty też byłaś w tym gronie, czy to tak właśnie przyszło z dystansem i to były zupełnie inne postaci, i kiedy też odkryłaś właśnie ten świat dokumentów, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sfera twórczości twojego taty, o której nigdy nie wolno zapominać, bo to nie są tylko trzy kolory, to nie jest tylko dekalog, ale jest do odkrycia właściwie do czasów wręcz bliskoszkolnych, tak, jakby cała twórczość i te spojrzenia bardzo wczesne. To jak to jest, powiedz, gdybyśmy mogli tak wyróżnić na razie świat fabuł, tak? Być może bohaterkę, ale nie musi to być, też nie chcę ograniczać, a potem właśnie w dokumentach taka postać, która twoim zdaniem jest najciekawsza z tych, których się, czy szereg postaci, których się przyglądał pan Krzysztof. Powiedziałabym tak, że kiedy powstawało na przykład podwójne życie Weroniki, to przez to, że ja to był właśnie ten moment, kiedy ja wyjeżdżałam do Francji, to ja się bardzo czułam jakby związana z tym filmem.
Nie, może nie powiem, że to, że miałam poczucie, że on jest w jakimś stopniu o mnie, ale, ale ewidentnie ten film był dla mnie osobisty w jakimś stopniu i też oczywiście przez to, że Irene grała w, rzeczywiście w moich ciuchach, ale co przypadkowo, znaczy, jakiś tam, pamiętam, był kostiumograf, który coś zaproponował, nam się to nie bardzo, nam, tacie, to się nie bardzo podobało, więc i wtedy powiedział, może masz taką, taką szarą spódniczkę, to nie mogłaby być taka spódniczka na przykład, no i tak od słowa do słowa się okazało, że w zasadzie mam jeszcze taki kombinezon i mam jeszcze taką sukienkę i no i jakoś tak się złożyło, że ona przyszła do nas do domu i przymierzyła te wszystkie ciuchy i się okazało, że rzeczywiście, że jesteśmy podobnie zbudowane i jakoś to, no więc to, oczywiście to wrażenie takiej płynności pomiędzy tą postacią a mną gdzieś tam było. No i przez to, że wyjechałam do Francji i że byłam trochę w Polsce, trochę tu. A więc to wtedy jakoś, dzisiaj nie czuję już tego związku, myślę, że to było takie tymczasowe, natomiast potem miałam bardzo dużo różnych bohaterów, z którymi się bardziej czy mniej identyfikowałam, aż dzisiaj myślę, że zdecydowanie z dużym zaciekawieniem obejrzałam po raz kolejny Niebieski i myślę, że ta postać jest mi dzisiaj najbliższa. A jeśli chodzi o po prostu z powodu przeżyć takich też rozwiązań, które wydaje mi się, dzisiaj mam wrażenie, jakby tata ten film trochę dla mnie zrobił, żebym wiedziała, co by mi powiedział, jakbym go o różne rzeczy zapytała. Natomiast jeśli chodzi o filmy dokumentalne, to zdecydowanie, znaczy moją ulubioną postacią, ale to taką, jakby nie analizując za bardzo tego, bo to po prostu raczej chyba było żartobliwe, to była postać z filmu z punktu widzenia Nocnego portiera. I to jest po prostu bardzo osobista taka rzecz, ponieważ mój tata zawsze mówił, tam jest taka scena, nie wiem, czy wszyscy Państwo znacie ten film, ale to jest film o nocnym portierze, który po prostu gada o sobie. I opowiada różne rzeczy, no niektóre są dość dramatyczne, niektóre są szokujące, a niektóre są potwornie śmieszne. I między innymi jest tam taki tekst, on mówi w pewnym momencie, oj, coś tatuś źle zrobił, jak wiąże synowi krawat. I mój tata, to był najbardziej chyba charakterystyczny dla niego tekst, oj, coś tatuś źle zrobił, za każdym razem jak coś źle zrobił, to mówił, oj, coś tatuś źle zrobił. I ja ten film widziałam strasznie dużo razy i zawsze mnie śmieszył i zawsze tak zaczynałam taty opowieść o tym, jak go wybierali i że tak naprawdę, żeby wybrać tego człowieka, spotkali się z wieloma nocnymi portierami, którzy byli tak strasznie, którzy mówili tak straszne rzeczy, że nikt by nie uwierzył, że są niereżyserowani. I ten był wybrany jako ten najbardziej taki liberalno, sympatyczno, nie wiem jak go określić, w każdym razie trzeba obejrzeć film, żeby posłuchać, co on mówi, ale to jest mój ulubiony film dokumentalny. Natomiast oczywiście potem poznałam różne inne filmy, Gadające głowy, które bardzo lubię, które zdaje się będą na festiwalu pokazywane w Sokołowsku. Tak jest, tak jest. I razem w wersji współczesnej. Oryginalnej i współczesnej. Nie wiem, czy miałaś już okazję zobaczyć ten film Jana P. Matuszyńskiego, dokument, w którym mam takie wrażenie, jakby to był hołd z jednej strony, a z drugiej strony w ogóle taka próba napisania jakby swojej historii, bo jest zadawane dodatkowe pytanie w tym filmie. Gdybyś mógł jeszcze raz się spotkać z Krzysztofem Kieślowskim, co byś mu powiedział? I różne osoby mówią i myślę, że będziesz wzruszona tym filmem. No na pewno. No tak, więc tak. Niebawem na festiwalu. Powiedziałaś, użyłaś takiej frazy bardzo mocnej, za którą ci bardzo dziękuję, bo myślę, że jakby w kluczu prywatnym jest bardzo twoja i oczywiście to wszystko rozumiem, nie chcę, broń Boże, drążyć, ale
że to jest tak, jakby tata się ze mną komunikował poprzez filmy i w ogóle mam takie poczucie, że wiele osób, które jest fanami twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, niektórzy wręcz wyznawcami, nie wiem jak tutaj stopniować, bo myślę, że naprawdę są osoby, które bardzo są po prostu i jakby wciąż oglądają i widzą tam odpowiedź na problemy współczesne, że jest ta ponadczasowość tych filmów i chyba takim jednym z filmów, które non-stop tak działa chyba na wszystkich poszukujących jakiejś odpowiedzi, sensu, światła, tam pada wręcz taka kwestia, każde pokolenie potrzebuje jakiegoś światła, to jest oczywiście Przypadek. I udało mi się trafić, to jest taka bardzo krótka wypowiedź z twoim udziałem z okazji odnowionej wersji Przypadku, gdzie właśnie wspominasz w tym nagraniu, że to był taki film, który z czasem doceniam jego wartość i chciałam się ciebie zapytać, czy miałaś takie kiedyś, no po prostu sytuację taką jak Witek, że Witek długo, że też nie wiedziałaś jaką drogę wybrać i czy ten film jakoś ci to lepiej podpowiedział. Ja do dzisiaj nie wiem jaką drogę wybrać, więc nie podpowiedział mi ten film, ale przynajmniej czuję, że nie jest to, że nie jestem jedyna z takim dylematem. I myślę, że dlatego ten film jest taki ponadczasowy, że wszyscy, znaczy nie wiem czy wszyscy, być może wszyscy Państwo wybraliście swoją drogę i jesteście bardzo zadowoleni, ale ja nie. I bardzo lubię ten film z tego powodu, że go oglądam i rozumiem, że wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy z jednej strony poddani takim przypadkowym wydarzeniom, a z drugiej strony w tym wszystkim jesteśmy przyzwoitymi ludźmi lub nie. I czy cokolwiek nam się nie przytrafi, to ta przyzwoitość lub jej brak, to nas determinuje tak naprawdę, a nie to, co nam się przytrafia. No a jeśli chodzi o drogę, to nie mam... Nie. Nadal nie. To myślę, że to poszukiwanie światła to jest jakiś leitmotiv. Masz rację, nas wszystkich. I a propos szukania takiej drogi, ja dopiero odkryłam to bardzo późno. Jeśli będziesz chciała nam o tym powiedzieć, to byłoby naprawdę super. Nie wiem, czy to wciąż jest z tego, po co podpytywałam, chyba jest przerwa, jeżeli chodzi o tę twórczość, ale podobnież jak w filmie Podwójne życie Weroniki, w pewnym momencie zaczęły być ważne dla ciebie lalki, kreowanie. Kreacja po pierwsze to i to taka nieoczywista, bo one miały swój styl, może uda nam się jedną migawkę mieć ciebie, bo one miały bardzo taki swój charakterystyczny styl i z tego co zrozumiałam, można było przynajmniej w pewnym momencie wręcz na zamówienie taką lalkę mieć z elementami charakterystycznymi dla danej osoby, czy dla danej postaci i po prostu jak to odkryłam, tak żałowałam, że bardzo późno, bo po prostu no jest to urocze, to jakby nie sposób tego nie powiedzieć na głos, ale i też od razu miałam to skojarzenie po prostu z Podwójnym życiem Weroniki, być może to skrzywienie po prostu nadmiernym zainteresowaniem. Tak, jest może jakaś. Jak to i w ogóle czy to wróci, powiedz? Nie. No nie, to jest zdecydowanie zamknięta historia, zresztą bardzo... To była taka działalność wymagająca jakiejś gigantycznej ilości różnych przyrządów i tak dalej. Także to jak ja to zamknęłam, to zamknęłam na amen i pozbyłam się wszystkiego. No to był bardzo, rzeczywiście to była taka koncepcja, no nie chcę za dużo o tym opowiadać, bo pewnie to nie ma połączenia jakiegoś ścisłego z działalnością czy z filmami ojca, chociaż oczywiście teraz widzę, tak, że w Podwójnym życiu Weroniki były lalki, ale no to była po prostu taka, to był taki pomysł, który miałyśmy z moją przyjaciółką, bo nas zawsze interesowała moda, a jeszcze nie chciałyśmy do końca się zajmować modą. I to była taka mini moda mała, bo szyłyśmy te ubrania dla tych lalek i potem już była krawcowa i to był taki całkiem dobrze działający biznes. I rzeczywiście polegało to na tym, że wyłącznie na tym, tam nie było lalek takich standardowych, które można było sobie kupić ze strony, czy tam może było kilka, ale generalnie cała zabawa polegała na tym, że przysyłało się nam zdjęcie i myśmy robiły dokładnie lalkę mającą wszystkie atrybuty tej osoby, czyli kolczyki, tam nie wiem, patrzę na siebie w
komputerze, na szyjni, prawda, okulary, włosy, wszystko było takie tylko zminiaturyzowane i to byłam super frajda, było strasznie przyjemne i naprawdę dobrze nam szło. Znaczy, nasze lalki miał, nie wiem, Lagerfeld, Beyoncé, już nie pamiętam kto, no naprawdę takie duże nazwiska, Vivienne Westwood i no, takie światowe gwiazdy. To było bardzo fajne, natomiast no, nie zarabiałyśmy na tym specjalnych pieniędzy, więc w którymś momencie po prostu to zamknęłyśmy. Ja to przekazałam moim przyjaciółkom, które to jakby rozwinęły trochę w innym kierunku, bardziej takim tradycyjnej produkcji po prostu zabawek. Ale jeśli dobrze rozumiem, to ty umiesz szyć i umiesz robić, jakby, czyli masz w rękach jakąś taką niesamowitą moc, tutaj jak nie zdjęcia, to szycie, to pisanie. Jesteś naprawdę niezwykle talentowaną osobą. Dziękuję bardzo, ale tak, umiem szyć. Umiem szyć ubrania dla dorosłych również. I robię to bardzo chętnie. Teraz już nie mam czasu, ale, ale umiem szyć. No, umiem jeszcze różnych kilka rzeczy. Ale kurczę, to jest... Ja nie potrafię. Ale to nie jest tak, że to mi przychodzi po prostu tak łatwo. Ja poświęcam bardzo dużo czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć. I jak już się za coś biorę, to się tego uczę do końca. A potem to porzucam najczęściej. Jak powiedziałaś, to też jest rzeczywiście taka myśl, być może część z Państwa słuchających nas też znała, że jak nie reżyser, to stolarz, prawda? I też właśnie wyobraziłam sobie to wygładzanie, mierzenie, no to właśnie czy krojenie materiału i nie wiem, prawda, jakby najpierw jakieś szkice, czy to nie jest tak, że ty to też robisz, tylko po prostu w innym polu, nie wiem, eksploatacji własnego talentu. I takie miałam skojarzenie i chciałam się teraz z tym podzielić. Powiedz mi proszę, Marto, wiem, że miałaś na pewno to pytanie wielokrotnie zadawane, ale patrząc na to, że zawsze ta publiczność może być różna, wydaje mi się, że warto to jakby o to pytać. No, takich zdań mądrych, jakie wypowiedział i do których możemy wrócić poprzez różne wywiady, jest też autobiografia oczywiście, są różne książki o panu Krzysztofie, ale czy masz takie poczucie, że gdzieś też z perspektywy czasu oczywiście jest w jakimś zdaniu czy w jakiejś anegdocie, którą jakby związaną z historią, którą wspólnie przeżyliście, jakaś taka nauka, którą warto by było przekazać dalej, związana z patrzeniem na rzeczywistość, z obserwacją drugiego człowieka, z czymś, co ty uznasz za istotne, ale czy byłaby taka lekcja, która jakby cały czas masz takie wrażenie, że poprzez nią też jakby bliżej jesteś taty, powtarzając ją chociażby? Myślę, że wszyscy ludzie, którzy, nie może nie wszyscy, ale większość ludzi, która znała mojego tatę osobiście, chyba by się ze mną zgodziła, że tata był takim człowiekiem, który wypowiadał same takie zdania. Bardzo rzadko mówił rzeczy, które nie miały znaczenia albo które byłyby lekkomyślne, czy mówił rzeczy bardzo przemyślane i robił rzeczy bardzo przemyślane i naprawdę oczywiście jest takie słowo, takie sformułowanie, którego używał bez przerwy w stosunku do mnie pod tytułem żyj uważnie i nie znosiłam tego bardzo długo, znaczy po prostu mnie to tak denerwowało, bo na wszystko mówił żyj uważnie. Po prostu żyj uważnie i wystarczy. A ja no, się buntowałam i tak dalej. I no, z dzisiejszej perspektywy jakby rozumiem wagę tego zdania krótkiego i myślę, że gdyby mi się udało żyć uważnie, to by to był wielki sukces. No, oczywiście to się nie udaje. Nie zawsze się w każdym razie udaje. Czasem się udaje, czasem nie. Ale to jest coś, o czym myślę najczęściej i myślę, że o takiej sytuacji, którą zapamiętałam, to były czasy telefonów stacjonarnych z kablem i ten kabel był taki kręcony i jak się gadało długo przez telefon, a ja gadałam godzinami, no bo miałam wtedy tam właśnie 16 czy tam 17 lat, to ten kabel skręcał w taką pętelkę, wielokrotną pętelkę i ta też szlak trafiał za każdym razem, jak brał do ręki ten telefon z tym skręconym kabelkiem i powiedział kiedyś,
zobaczysz któregoś dnia, sama będziesz rozkręcać ten kabelek i pomyślisz o mnie. I rzeczywiście to jest coś, co dzisiaj już nie rozkręcam kabelków, bo ich nie ma, ale robię miliardy takich rzeczy na co dzień. I rzeczywiście bardzo często o nim myślę. No, mam troje dzieci, więc też mnie szlak trafia na różne rzeczy, które robią. I właśnie taka powtarzalność tych ich działań i moich reakcji na to, i myślę o nim często. O takim jego uporządkowaniu, o takiej harmonii, którą w sobie miał, takiej mądrości głębokiej, którą miał niesamowitą i którą mówił właśnie w najprostszych zdaniach, codziennie pijąc kawę. Który się nie da powtórzyć, bo było ich tyle. Po prostu. Był bardzo mądrym człowiekiem. Marta, powiedz, czy ta taka, poprzez też te dokumenty, które powstały, jak chociażby I'm So So, czy w ogóle część takich opracowań już z tej perspektywy bardzo mocno tej francuskiej twórczości, która też postawiła bardzo mocno na takim podium, szczególnie na zachodzie, pana Krzysztofa, czy masz takie poczucie, że są na przykład publikacje, które, czy spotkania z pewnymi osobami, które umożliwiły ci jakoś poznanie go bardziej i które warto by było przeczytać, nie wiem, czy autobiografia na przykład jest taką lekturą, do której wracasz, żeby spróbować jakoś tak poznać sposób myślenia ojca, na ile można oczywiście, bo też pewnych rzeczy nie przeskoczymy, to zwiększanie wiedzy, czy w ogóle tak jakby, czy tego nie trzeba na przykład, to właśnie wystarczą, tak jak powiedziałaś, takie codzienne czynności, które budzą te spostrzeżenia i tak dalej. Nie, znaczy ja nie potrzebuję, wręcz mam jakiś nawet taki niechęć lekką do czytania książek o ojcu, czy bo mam wrażenie, czasem nie chcę pewnych rzeczy wiedzieć, czy nie, wydaje mi się, że nadmierne jakby rozdrapywanie jego życia, czy analizowanie jest w jakimś stopniu niesprawiedliwe wobec niego. To nie był człowiek. On był bardzo skromnym gościem i myślę, że by go nie lubił. I myślę, że też zasłużył sobie na jakąś taką prywatność, z której się go czasem teraz obdziera. I więc nie czytam. Autobiografia jest oczywiście zupełnie czymś innym. I to akurat mi dało dużo, znaczy dużo zrozumiałam, bo też jako dziecko nie rozumiałam pewnych politycznych sytuacji, nie rozumiałam jego wyborów, czy też takich bardziej jego może wewnętrznych niepokojów i jakiegoś rozdarcia. I to akurat zrozumiałam dzięki książce, ale poza tym nie przepadam za książkami, czy koncepcją robienia filmów o ojcu, czy to nie jest jakaś moja... Znaczy, wolałabym, żeby to nie powstawało, jeżeli miałabym wybór. Jasne, rozumiem. A to zatem jaka byłaby w twoim przekonaniu najlepsza forma, żeby no, ta pamięć była wciąż żywa, żeby tę twórczość poznawać? Właśnie jaką część może Kieślowskiego poznawać? Właśnie przede wszystkim Kieślowskiego reżysera, ale też może Kieślowskiego scenarzystę. Czy są jakieś takie aspekty, na które gdybyś mogła mieć większą taką nawet moc oddziaływania? Czy jest jakiś taki aspekt twórczości twojego taty, na który chciałabyś bardziej zwrócić uwagę? Nie wiem, na przykład to jak montował, to jak komponował kadry, albo właśnie żeby zrobić ten fokus głównie na kino. Czy tutaj, no tutaj pomalutku piję też do festiwalu Tomasza Kieślowski, który za chwilę, oczywiście to już pod koniec tego miesiąca będziemy na nim wspólnie, ale to myślę, że jest warte jakby dla każdego, kto ma pewne dziedzictwo, prawda, i którego ochrona i też jakby taka chęć dzielenia się nim, jeśli ona jest oczywiście, jest myślę ważnym takim pytaniem, że właśnie jak to robić, żeby właśnie było okej w zgodzie z duchem tej osoby. Mi się wydaje, że to co robił tata, czyli filmy, to jest to, co chciał nam pokazać, nam, światu, państwu, widzom i tak dalej. To jest to, co chciał pokazać, natomiast i to jest to, na czym oczywiście wszyscy powinniśmy się skupić, no jakby to jest też to, co jest najciekawsze.
Rozumiem, że jest jakieś zainteresowanie jego osobą. To jest oczywiste, że to jest ciekawe, jakim był człowiekiem. Ale oczywiście nadal uważam, że pewne rzeczy powinny pozostać prywatnością i tyle. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to oczywiście to jest cudowne, że to kino nadal żyje i że ludzie chcą je oglądać i że filmy są rekonstruowane i że są odnawiane i że pokazywane i dyskutowane. I to jest wzruszające, bo na przykład obserwuję wśród dzieci moich córek i przyjaciół moich córek, którzy o dziwo wiedzą, kim jest ojciec i niektórzy są naprawdę jego wielkimi fanami. A jakoś nie, już wydawało mi się, że może ten czas minął, więc to jest wspaniałe, wspaniałe absolutnie. I naprawdę uważam, że większość filmów taty jest absolutnie ponadczasowa. Znaczy, że obejrzenie przypadku dzisiaj, czy oczywiście tam są pewne być może wątki, które są niezrozumiałe dla młodzieży, właśnie choćby polityczne, prawda, bo sytuacji politycznej w Polsce w tamtym czasie. No ale to jest dosyć łatwe do wytłumaczenia, to nie jest jakaś wiedza tajemna, a poza tym myślę, że niezależnie od tego, o co tam dokładnie chodziło, to jakby generalna koncepcja jest nadal ta sama i nadal te same pytania sobie zadajemy. Więc te filmy mało się starzeją, mam wrażenie. Oglądałam je naprawdę, ostatnio wróciłam do kilku, nie do wszystkich, ale do kilku i przede wszystkim do Niebieskiego. I uważam, że on się nie zestarzał. Po prostu, że to nie są filmy, które się starzeją. Może pewne rzeczy, może takie no, techniczne, czy ale myślowo nie. Więc chciałabym, żeby oczywiście festiwal w Sokołowsku trwał i działał jak najdłużej, bo to jest bardzo ważne. Jest obowiązkowa sekcja omasz, która zresztą nadaje tytuł całemu przedsięwzięciu, ale też ja, no, mam przyjemność i dostałam taki kredyt zaufania właśnie ze strony Zuzanny Fok czy Bożeny Biskupskiej, które w Sokołowsku budują całą taką platformę artystyczną, bo tam jest i kino, i muzyka, i sztuki performatywne, ale też taką szansę, żeby troszeczkę spojrzeć z innej perspektywy i na przykład jest taka sekcja ukochane filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Tutaj wyznacznikiem jest taka lista 10 tytułów, czy 10 albo 11, już teraz dokładnie nie pamiętam, które podał do takiego czasopisma pan Krzysztof Sight and Sound. To są takie listy bardzo znane, różni filmowcy podawali tam między innymi La Strada, czy Dyktator, albo Brzdąc chyba nawet bardziej, a Dyktator to wiem też przez Krzysztofa Piesiewicza, że to był taki film też dla nich bardzo ważny i chyba w ogóle Czeplin dla tego pokolenia był takim darem w ogóle filmowym, jeżeli chodzi o humanizm i tak dalej, także to wszystko będzie. Ja miałabym taką propozycję. Może teraz jest dobry czas, żeby zobaczyć Państwa pytania, jeśli takie się pojawiły, albo przejrzeć przez te komentarze. O, już jest, tak czułam, że to się pojawi. To ja będę czytać i już patrzymy. Pan Robert, dobry wieczór. Mam pytania na czy dał się rodzinie zauważyć moment zaniku zainteresowania odejścia od dokumentu na rzecz fabuły? No, ja miałam, wie pan, wtedy jakieś pewnie 7 lat, więc mi się to nie dało zauważyć, ale z pewnością moja mama miałaby jakieś inne wspomnienie, no ale nie chcę za nią mówić. Ja tego nie odczułam, ale po prostu byłam dzieciakiem, nawet nie wiedziałam, co to jest fabuła i co to jest dokument. A zadałaś sobie już później jako dorosła osoba to pytanie, że tak starając się dialogować trochę z twórczością ojca, że szkoda, że nie robi już dokumentów, czy to już nie było dla ciebie potem jakoś tak ważne, że po prostu jest ten dorobek, jest, kropka. Nie, dla mnie to był tak, to jest dorobek, jak sobie rozmawiałam z nim kiedyś na temat tego, dlaczego przestał robić dokumenty. Właściwie mało rozmawialiśmy o kinie jakoś tak, a szczególnie jego kinie chyba. Szczególnie mało, ale kiedyś z nim o tym rozmawiałam, więc on mi opowiadał i mówił mi dlaczego, że się poczuł, zrobił film na dworcu centralnym, w którym się okazało, sfilmował być może coś, co kogoś, kto był jakimś politycznie
nie wiem, uciekał, czy się ukrył, czy coś takiego. W każdym razie policja, czy milicja wtedy te taśmy chyba zarekwirowała i tata poczuł taki ciężar, jaki niesie ze sobą dokument. Pamiętam, że mi opowiedział, jak się takich słów używał, że się w gramoliu z buciorami do mieszkania robił taki film Zdjęcie. Był młody wtedy i ten film polegał na tym, że to było jakieś zdjęcie chłopca z Łodzi na podwórku i z czasów wojny. A oni z kamerą postanowili odnaleźć tego chłopca, dowiedzieć się, kim był. No i robili to na żywo, że tak powiem, czyli wchodzili z kamerą faktycznie komuś do domu i tata mówi, że dopiero potem sobie zdał sprawę, jakie to było chamstwo po prostu, że zapukał z gość, jakimiś trzema tam gośćmi z kamerą i z jakimś dźwiękowcem, z kimś jeszcze, i że nagle wlazł w jakiejś biednej kobiecie, która w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, i ją sfilmował i tak dalej. Więc miał dużo takich, mam wrażenie, miał poczucie, że ten dokument jest jakąś niedelikatną formą wchodzenia w komuś w intymność i że po prostu postanowił zamienić to na grę aktorską, czyli po prostu, żeby ktoś nie płakał, nie musiał płakać naprawdę, to wziął sobie Juliette Binoche, żeby płakała za... jakby zawodowo. Tak. No to tutaj akurat bym... Może Marto przeczytasz, tutaj jest pan Mark. Czy przeczytałabyś to pytanie i czy byś na nie odpowiedziała? W jednym z wywiadów dla telewizji francuskiej powiadał, je n'aime pas faire des films, c'est ennuyeux et fatigant. Czyli nie lubię kręcić filmów, to nudne i męczące. Na ile to odpowiadało rzeczywistości? No totalnie to odpowiadało rzeczywistości. Był zmęczony, był wściekły, znaczy wściekły nie był, nie, tata nigdy rzadko bywał wściekły, ale był zmęczony i przygaszony i tak naprawdę się rozświetlał dopiero, kiedy przychodził czas montażu i wtedy był na skrzydłach. I myślę, że dlatego też po prostu robił filmy jeden za drugim, po to, żeby ten czas kręcenia filmu potem sobie zrekompensować w nocy tym montażem, gdzie się uskrzydlał i jakby, a nawet był taki moment, że on chciał, żebym ja została montażystką, tak chyba to lubił. O kurde. Tak, ale się nie dałam namówić. Więc lubił bardzo montaż, a nie lubił zdjęć. I z jakiegoś powodu, co dzisiaj jako dorosły człowiek z jakiegoś powodu rozumiem, że i to zawsze mówił, że na przykład nienawidzi dworców. I w każdym filmie po prostu jest na dworcu i to nie jedną, tylko 15 i musi tam spędzić po prostu 5 dni, chociaż tego nienawidzi, albo w zimie na wysypisku śmieci. Że sam sobie, a sam pisał przecież scenariusze, no nie, nikt mu tego nie narzucał, prawda? Więc myślę, że to, że tak, że był w tym jakiś rodzaj znoju. No ale z jakiegoś powodu to robił, więc myślę, że no, że chyba jednak to lubił, no. Mhm. Chociaż on cały czas mówił, że tak naprawdę to nie lubi, ale po prostu nic innego nie umie robić, no ale myślę, że to trochę jest jednak bajer. Trochę jednak... Ładnie to powiedziałaś, bajer. Pan Dariusz pyta, pani Marto, czy podobała się pani książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej? Czy było w tej książce coś, co panią zaskoczyło lub coś nowego, czego nie wiedziała pani wcześniej o tacie? Tak, były takie rzeczy i były też rzeczy, które bym wolała nie wiedzieć. Myślę, że było też kilka rzeczy, których tata by nie chciał, żebyśmy o nich wiedzieli. Nie chcę więcej mówić, bo to jakby jest. To jest fajna książka, bardzo dobrze się mi czytało w sensie takim literackim. I natomiast dla mnie, jako dla kogoś bliskiego, to jest trochę jednak, to było jakoś bolesne. Myślę, dwie dygresje, tutaj mamy takie, pan Maciej, myślę o Kieślowskim jako o wujku, który dawał mi korepetycje z matematyki. Miałem kłopoty z tym przedmiotem w liceum, a on zawsze mówił, ty to wiesz, potrafisz. Kiedy oglądałam filmy pani taty, odnosiłem wrażenie, że on też wierzy we mnie jako widza i w kolejnych zadawał mi następne prawie za trudne zadanie do rozwiązania. Mhm. To komentarz po prostu.
Tak, tak, takie anegdoty mamy też od naszych pani Ola, pani Aleksandra. Wracam często do filmów Krzysztofa Kieślowskiego i za każdym razem odkrywam coś nowego dla siebie, szczególnie jeśli chodzi o Dekalog. Był genialnym reżyserem, ale też był bardzo mądrym człowiekiem, skromnym. Lubię słuchać o tym, co mówił, o życiu, o codzienności. To naprawdę bardzo mądre przemyślenia. No, wzrusza mnie to. Nie wiem, gdzie Państwo oglądacie Dekalog. Ciekawa jestem swoją drogą. Jakby ktoś napisał. Dekalog myślę, że może być na VOD po prostu. Może być na VOD. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę, prosiłabym do naszego realizatora. Takie pytania, na które pani Marta może, na które Marta może łatwiej odpowiedzieć. Alfa Romeo. Nie znam się na Alfie Romeo niebieskiej, nie wiem o jaką Alfie Romeo chodzi. A, w niebieskim. Tak, o samochód w niebieskim. Nie mam zielonego pojęcia. A ja bym była za tym, żeby Alfa Romeo zasponsorowała po prostu piękny pokaz niebieskiego i żeby tak, przywiozła po prostu tak. Ale pan Robert dopowiada, że katalog, dekalog na VOD w TVP. Tak, też mi kurczę coś świta, że jest w pięknej jakości, tylko tam po prostu na tych VOD, no zależy, no to jest też cena oglądania niektórych rzeczy w dostępie wolnym, że są reklamy, które też tak trochę burzą, prawda, ale jest też ta platforma 35mm online i tam na przykład z dużą przyjemnością odkryłam, że biały czy czerwony są w przepięknej jakości. Z napisami angielskimi, jeżeli chcecie je pokazać znajomym, czy polskimi, prawda, bo też oczywiście czerwony, ale że są napisy i w ogóle ogląda się to niesamowicie. Dekalog na płytach CD, no to wiem, mam nawet, ale już nie mam odtwarzacza do płyt CD. Mam na wszystkich różnych nośnikach, ale już nie mam po prostu odtwarzaczy ani do wideo, ani do DVD, ani do koniec tych dwóch rzeczy. Nie ma więcej nośników. Myślę, że dziękuję. O, pan Robert pozdrawia serdecznie. Dziękuję za garść wspomnień i refleksji, światła i drogi życzę. Bardzo, bardzo piękne. O, to nawet mój kędziorek chyba ma też pytanie, czy że tak powiem, brat zagrał w jakimś filmie, ale chyba nie. Chyba nie wiemy o tym, żeby. Nie, ale zagrał pies, który się nazywał Grubcio, Gruby. Zagrał, ale nie pamiętam w którym filmie, jest taka scena, w którym jedzie taki facet na rowerze, to chyba w jakimś, przez takie górki, dołki i koło nich biegnie pies i to był Grubcio niejaki, ale to był jedyny. Teraz jest zastanów, myślę, że to jest któryś dekalog. O, to już są sygnały, że już na ten czas. Marto, chciałam ci bardzo, 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 bardzo podziękować za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że to jest początek wspaniałej znajomości, którą będziemy też na żywo w Sokołowsku. O, tutaj może tak rzutem na taśmie jeszcze pani Dominika, która też chyba wcześniej pozdrawiała, pisała: pani Marto, czy nigdy nie kusiło panią kino w sensie pisania scenariuszy czy reżyserowania? Tutaj jedna z tych opcji jak najbardziej jest, że tak powiem. Ale, ale tak skromnie i po cichutku. Nie, jakby nie robię z tego, no po prostu zarabiam w ten sposób na życie. A reżyseria powiedz? Nie, nigdy mi to nie przyszło do głowy. Myślę, że to byłaby, no to jest jednak porywanie się z motyką na księżyc w przypadku takich pokrewieństwa takiego z ojcem. Znaczy rozjechano by mnie, jakbym się wzięła za reżyserowanie, chyba żebym się okazała geniuszem. To oczywiście jest, to jest całkiem możliwe, że to. Pokłady talentów reżyserskich, ale no nie wypróbowałam. Nie wiem. Nie wiem. Scenariusze piszę, tak, ale rzeczywiście tak po prostu dla zarobku. No to kurczę, kiedyś może taki temat o zmianach w branży, też takim byciu filmowcem dzisiaj, to jest coś, co warto by było też jako ty, jako kobieta filmu, na to, żeby jakby inny rozdział takiej naszej opowieści, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ładny komentarz, który wydaje mi się, że ma właśnie to światło, o którym mówiliśmy wcześniej. Pani Marto, proszę się pojawiać częściej, czekałam na tą rozmowę, dzięki. I to jest chyba najlepsze podsumowanie.
Chciałam Ci jeszcze raz bardzo podziękować. Bardzo się cieszę, że jesteś gościnią, gościem specjalnym na tegorocznym Omasza Kiślowski i tam też czy to Gadające Głowy, czy film Niebo będziemy wspólnie oglądać, a także taką selekcję bardziej współczesnych filmów, które staramy się też dobierać takim kluczem w tym roku bardzo mocno interwencji, rozumianej jako potrzeba rozmowy, potrzeba dialogu czy akcji, bo to też jest ważne, żeby po prostu też zacząć robić, pomagać, a w Sokołowsku staramy się to robić. Przypominamy daty 26-28, jeśli tylko macie Państwo ochotę być z nami. To jest naprawdę bardzo przyjazny, bardzo otwarty festiwal, który zachęca do konwersacji. W Polsce absolutnie niebywałe zupełnie. Nie mogę się doczekać, żeby w Kinoteatrze Zdrowie obejrzeć z Tobą film. Czy powiedz proszę, jest coś, co chciałabyś przekazać tutaj naszym dzisiejszym odbiorczyniom, odbiorcom tego programu Kiślowski 2.0? Czy jest coś, co na koniec chciałabyś powiedzieć im? Cokolwiek. Nie, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za miłe komentarze i za łagodność w tych komentarzach i za miłe pytania i tak dalej. Po prostu przyjedźcie do Sokołowska wszyscy Państwo, bo tam jest cudownie i my się wtedy spotkamy. Tak jest. Bardzo, bardzo dziękujemy. A o następnych spotkaniach będziemy oczywiście mówić na stronie facebookowej. Wszystkie zdjęcia, jeszcze raz to podkreślę, bo to bardzo ważne. I też zachęcając do tego, że Archiwum Twórczości Krzysztofa Kiślowskiego jest również otwarte na współpracę. Jeśli Państwo piszecie artykuły albo prace magisterskie, proszę jak najbardziej wchodzić na stronę. To jest przestrzeń niesamowita i też albo nawet po prostu, żeby pooglądać, to jest dostępne. Dzięki też między innymi Marcie czy Pani Marii, także to jest bardzo ważne. Dziękujemy za bardzo, bardzo, bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj te zdjęcia pokazać i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.